Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie z Fortnite'a na moim kanale. W tym odcinku znowu pokażę wam fajną mapę na zdobycie dużej ilości expa. Ale zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej mapki, to przypominam wam o moim kodzie twórcy w sklepie z przedmiotami. Czyli oczywiście o moim kodzie Matix przez 2x na końcu. Jeżeli chcecie coś sobie z tego sklepu kupić, to oczywiście możecie mój kod wpisać, możecie zrobić screena i wrzucić na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie pod tym filmem, a wtedy otrzymacie ode mnie specjalną rangę wspierającego. I ja oczywiście za każdy zakup wam bardzo serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy już do odcinka. Także kod mapki z dzisiejszego odcinka to kolejno 4077-8599-1691 i teraz ważne V35. Musicie to wpisać, bo inaczej załaduję wam złą mapę. Teraz klikamy Enter i jak widzicie mamy kolejną mapkę z ikonką Expa. Klikamy odtwarzaj, klikamy grę prywatną, klikamy graj, ładujemy się na mapę i zaraz będę wam pokazywał, jak na tej mapce zdobyć Expa. Okej, kiedy zostaniemy już załadowani na mapę, udajemy się w to miejsce i w tym miejscu będziemy mieć przycisk. Aktywujemy go, jesteśmy teraz w kolejnym pomieszczeniu i w tym miejscu mamy standardowo timer. Musimy odczekać 10 minut, po czym wpiszemy specjalny kod. Także widzimy się za 10 minut. Okej, także zostało mi niecałe 7 sekund do końca i zaraz timer się skończy, wpiszemy sobie kodzik. Okej, to jest już wszystko odblokowane, także wpisujemy teraz kodzik. 9... 9, 2, tutaj będzie 6, 6 i tutaj będzie 2. Jeżeli coś źle wpiszecie, no to tutaj możecie sobie ten przycisk kliknąć, wtedy to wam się zresetuje. A jak wpiszecie dobrze, to też go klikamy, żeby to wszystko zatwierdzić. Także kod to jest 9, 2, 6, 2, klikamy tu. Jak widzicie, zostaliśmy przeteleportowani na kolejną planszę. W tym oto miejscu, jak już widzicie, dostajemy expa. Tutaj polecam wam sobie wziąć parę grapplerów, ponieważ mamy ich tylko po 10 na sztukę, także no polecam wziąć sobie 4. Teraz pierwszy ukryty przycisk na tej mapce jest tutaj. Musimy się cofnąć. Tutaj się zrespimy, cofamy się tutaj. Wychodzimy, idziemy tutaj na lewo, idziemy do tego przystanku i w tym miejscu mamy taki kosz na śmieci, a nad nim mamy przycisk. Klikamy E i jak widzicie dostaję expa. Exp mi się już zaliczył, już jest ponad 8000. Ponad 10 tysięcy zaraz będzie, o już nawet 12, także jak widzicie tutaj wszystko elegancko działa. Okej, ja już mam 35 tysięcy expo na liczniku, a kolejny nasz przycisk znajduje się w tym miejscu na fontannie. Klikamy go i jak widzicie dostaję kolejnego expa, także wszystko się ładnie zlicza, level jak widzicie mi się tutaj nabija, także wszystko działa. Okej, kolejnego ukrytego expa mamy tutaj po lewą od fontanny, musimy wejść sobie po tych schodach. Tutaj w po lewo mamy taki pokój z taką gitarą, wchodzimy sobie do środka, tutaj mamy schody po lewo, idziemy pod nie i tutaj przy samym ściance mamy przycisk, klikamy go i dostajemy jak widzicie kolejnego expa. Niedługo będę miał już 100 tysięcy expa z tej mapy, także jak widzicie naprawdę jest to ogromna ilość i długo by się to zdobywało, tak szczerze robiąc zadania. A tutaj jak widzicie 100 expa, 100 tysięcy expa już wbiłem za kliknięcie trzech przycisków na mapie, także naprawdę polecam. Okej, także aby znaleźć kolejny przycisk, musimy udać się na to logo pizzerii, w to miejsce, musimy sobie stanąć w tym miejscu i tu mamy kolejny przycisk, klikamy go, no i dostajemy kolejnego expa. W tym oto miejscu powinien być przycisk. Także mówię, najlepiej sobie wejść tutaj, wskoczyć sobie w to miejsce, no i tutaj będziemy mieć przycisk. Okej, żeby znaleźć kolejny przycisk, musimy się udać grapplerem na sam dach tego budynku. Idziemy sobie tutaj, tutaj jak mamy pomidorka, to naprzeciwko to będzie kolejne logo tej pizzerii, w tym oto miejscu wchodzimy sobie na nie i na tym rogu będziemy mieć kolejny przycisk. Klikamy go, jak widzicie zostaliśmy przeteleportowani w kolejne pomieszczenie i dostajemy kolejnego expa. Jak widzicie mamy już ponad 150, no prawie 150 tysięcy expa, zaraz to powinno dobić do 150, także no naprawdę... Ogromne liczby to są naprawdę ogromne liczby, jak widzicie niedługo wbiję kolejny level. O, no nic, tylko oglądać moje filmy i zdobywać expa. Okej, w tym oto miejscu możemy sobie wybrać, którą z tych broni. Podnosimy sobie na przykład ten karabin i wystarczy, że będziemy sobie tutaj strzelać do tych żab i będziemy dostawać za to expa, jak widzicie. Możemy zbierać też te monety, je najprawdopodobniej można wymieniać w jakichś maszynach na kolejnego expa. Tutaj możemy sobie po prostu stać, wykonywać to...
strzelanko do nich, za to dostajemy expa. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, mamy tutaj takie miejsce, możemy tu wykonać emotkę i wtedy zaawczenie przy tym, no powiedzmy jakimś czytelniku, czy jak to nazwać, możemy zaawczenie i wykonywanie emotki dostawać expa. Jak widzicie, tutaj jest jakiś timer dwusekundowy i prawdopodobnie co 2 sekundy dostajemy expa, także naprawdę też jest to fajne. Tutaj jak widzicie, za te monety możemy sobie kupować inne bronie. No w sumie no te bronie się przydają tylko do tego, żeby tutaj sobie strzelać. No i chyba tyle. Tutaj mamy potem takie manekiny. Do nich też oczywiście możemy strzelać, za to możemy również zdobywać expa. Jak widzicie, one się tu w kółko respią, możemy sobie do nich postrzelać. Najlepiej scelować im w głowy, wtedy będziemy ich jak najszybciej eliminować. Tutaj mamy, po drugiej stronie mamy kury. Działa to tak samo jak z żabami, czyli strzelamy i dostajemy po prostu expa. Tutaj mamy wymianę, jak widzicie, golda na expa, także wymieńmy sobie może to 150. No i za to, jak widzicie, również dostajemy expa, czyli za te zebrane monety, które zbierzecie stąd, nie dość, że za pokonywanie tych żab albo kur dostajecie expa, to jeszcze możecie monety zebrane z nich wymieniać w tym miejscu na nagrody. Także, no nagrodą jest tutaj expa akurat, tak? Także, no polecam. No i co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po 100 tysięcy. Napiszcie w komentarzu, czy taka mapka wam się podoba. Możecie też napisać, ile expa z niej dostaliście. To przypominam o moim kodzie w sklepie z przedmiotami, czyli kodzie Matyk przez 2x na końcu. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!